Dzisiaj Wam pokażę technikę, dzięki której udało mi się wygrać europejskie trialsy do Abu Dhabi. Taki mój patencik na dźwignię na nogę. Słuchajcie, jesteście w półgardzie. Jedna ręka jest w miejscu na biceps, tam gdzie powinien być biceps, a druga luźno na ciele. Dlaczego? Ta ręka będzie dążyła na moją głowę, żeby mnie rozpłaszczyć, a druga od góry będzie wykluczała. Hop, ta na głowę, biceps i chwyt ręka głowy. Ta na bicepsie, ta luźno, żeby mnie nie wykluczył, a ta, żeby nie poszła na głowę. Wysuwam się delikatnie i wkładam stopę pod udo, pod kolano. Teraz obie ręce idą na ciało przeciwnika, tutaj, na żebra, na biodra i wsuwam się pod niego i przesuwam nogę. Hop, tu. Jestem teraz pod. Odpycham go, kolano na piszczel, na biodro, żeby do mnie nie doszedł. Przykładam drugą nogę, kolana razem i skrętów. Tak. Biceps, ręka luźna. Jeżeli jest obce, to wkładałem bezpośrednio stopę. Jeśli nie, delikatnie się wysuwamy. Wsuwam się, od razu pod przeciwnika. Leżę na prawym boku, idę na plecy, muszę być centralnie pod nim. Kopię nogą, żeby zablokować ucieczkę jego nogi atakowanej. Bo tu można przytrzymać ramieniem jego nogę. Odpychamy go. Piszczel na biodro, brzuch, druga noga za biodro, kolana razem, hop, lub pewniejszy chwyt, zapięty. Biceps, ręka luźno, wysuwam się stopą pod biodro. Hop.